Z nami Weronika Gawlik, bramkarka reprezentacji Polski. Weronika, za wami pierwszy mecz Mistrzostw Świata, są dwa punkty na waszym koncie, ale to zwycięstwo przyszło wam chyba trudniej niż się spodziewaliśmy wszyscy. Dokładnie, na pewno zdecydowanie trudniej spodziewałyśmy się, nie spodziewałyśmy się, że będzie tak na remisie, spodziewałyśmy się dynamicznej, spodziewałyśmy się takiej troszeczkę dzikiej piłki ręcznej, ale myślałyśmy, że łatwiej sobie z nią poradzimy. No właśnie, Kubanki grały bardzo dynamicznie, tak jak powiedziałaś, i bardzo twardo. Tutaj łokcie wielokrotnie szły w ruch w tym meczu. Dokładnie, chyba będą małe ofiary po tym meczu, będą siniaki, będą chyba nawet małe rozcięcia, więc trzeba było się naprawdę poświęcić, zostawić kawał zdrowia, żeby wygrać ten mecz. Jeżeli chodzi o postawę bramkarek, to ty i Ania zanotowałyście kilka ważnych interwencji. Myślę, że tak, że chyba możemy być zadowolone ze swoich występów, jednak zawsze staje ten niedosyt, że kilka tych rzutów padło koło nóg, których się spodziewałyśmy, jednak to są rzuty na tyle dynamiczne, że no, trzeba oddać honor tym zawodniczkom z Kuby, że są naprawdę na dobrej drodze. Jutro mecz ze Szwecją, jeżeli chcemy wygrać ten mecz, musimy zagrać zdecydowanie na wyższym chyba poziomie niż dzisiaj. Na wyższym poziomie, jednak mam nadzieję, że ta piłka zawodniczka ze Szwecji będzie bardziej przewidywalna dla nas. Tutaj nieraz gubiłyśmy się właśnie w tym, że te akcje były organizowane znikąd i nie dało ich się przewidzieć. Gdzieś troszeczkę więcej szczęścia miały w tych akcjach Kubanki. A no Szwedki chyba będą bardziej grały poukładaną piłkę i może to nam będzie bardziej odpowiadało. Życzę powodzenia i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.